Zaczynamy debatę dnia w Polsat News. Agnieszka Gozdyra, goście debaty dnia to Maciej Konieczny, Lewica Razem. Dobry wieczór, panie pośle. Dobry wieczór. Jest Jakub Rutnicki, Koalicja Obywatelska. Dobry wieczór. Dobry wieczór, jest witam panią redaktor. Teraz Stowarzyszenie Odnowa, Klub Prawo i Sprawiedliwość. Dobry wieczór, witam państwa. Dobry wieczór. Ogłosiliście listy do Europarlamentu, panie pośle. Kurski, Obajtek, Kamiński, Wąsik, to jest wasza tajna broń na nazwiska, jakie wczoraj ogłosiła Koalicja Obywatelska, gdzie jest część ministrów i Kierwiński, który ma ścigać, jak usłyszeliśmy, Wójcika i Kamińskiego, przepraszam, Wąsika i Kamińskiego w Brukseli? No tak, właśnie słyszałem, że pan minister Kierwiński jest wysyłany do Parlamentu Europejskiego, żeby tam dalej donosić na swoich kolegów z Europarlamentu. No myślę, że a tam co się znaczy to dalej nadaje. Donosić? No to, co robiła Koalicja Obywatelska przez ostatnie 8 lat, czyli 40 kilka rezolucji przeciwko Polsce, donoszenie właśnie na Polskę, na różnego rodzaju aktywności. No widzę, że jakby idziecie za ciosem i osoby, które ale mają tak króciutko, pozycję... panie pośle, Kamiński, Kurski, Obajtek, to będą dobrzy europosłowie? To są takie lokomotywy waszych list? Myślę, że tak. No, są to osoby znacznie rozpoznawalne w elektoracie Zjednoczonej Prawicy. Są to osoby, które będą na pewno osiągać dobre wyniki w tych wyborach. Ja też skupiłem się na pozostałych osobach na tych listach, ponieważ będą to świetni parlamentarzyści, którzy osiągnęli świetne wyniki w poprzednich wyborach parlamentarnych, więc te listy będą bardzo, bardzo mocne, nieoczywiste i też nie skreślałbym szans tych osób, które są na niższych pozycjach, bo są to konkretnie ludzie, którzy wywodzą się z regionów, z których startują i może być sporo zaskoczeń. No dobrze, to krótki materiał, zobaczmy, dlatego że to nie jest też tak, że wszyscy, którzy się na listach znaleźli, proszę państwa, jeszcze 2 tygodnie temu czy miesiąc temu się tam na pewno wybierali. Listy generalnie zostały zatwierdzone, ale proszę pamiętać, że jest taka praktyka w naszej partii, że w sytuacjach jakichś szczególnych prezes partii, no czyli ja, no może dokonać drobnych korekt, a nie jakiejś generalnej zmiany. Posłowie dostali polecenie kandydowania i będą kandydować. Ci, co dostali, to przyjmują. Nie mieli wyboru, tak? Nie. Żaden z konstytucyjnych ministrów nie będzie kandydował. Mój przewodniczący nie umiał mi odpowiedzieć, czy będę startował, czy nie. Jeżeli to nie będzie drużyna ludzi, którzy mają podobne poglądy, no to ja nie zamierzam marnować swojego życia i czasu na zbędne działania. To jest ostra deklaracja, czy taka bardzo stanowcza? Wie pan, przyglądam się... Ostra to będzie po tym, jak zobaczę kształt list. Część polityków, mniej więcej w moim wieku, udaje się na coś w rodzaju właśnie cmentarzka słoni. Po tym, co ja mam codziennie, raczej się nie wybieram. Okręg 10, Małopolska i Świętokrzyskie. Numer 1, Bartłomiej Henryk Sienkiewicz. Płynę na nieznane wody, ale w słusznej pirackiej sprawie. Ja nigdzie się nie wybieram. Dostałem od premiera zadanie, które muszę realizować. Okręg 11, Śląskie. Numer 1, Borys Budka. Premierowi się nie odmawia. Jaka jest odległość między ja się donikąd nie wybieram, a premierowi się nie odmawia? To już kiedyś powiedziała Ewa Wachowicz, ale to wtedy premierem był Waldemar Pawlak, panie pośle. A teraz Borys Budka powtarza ten passus, jakże znany w polskiej polityce. Premierowi Tuskowi oczywiście się nie odmawia, ale też pokazujemy, jaką mamy dobrą drużynę do Parlamentu Europejskiego. W odróżnieniu od kompromitacji, którą zaproponował PiS. Ale czy ta dobra drużyna nie zobowiązała się przypadkiem do tego, żeby tutaj piastować teki ministerialne w Polsce? Oczywiście, że musimy pilnować interesów w Europie, bo jest naprawdę w tej chwili bardzo poważne wyzwanie. Tutaj będziemy przede wszystkim mówić o tym, że te wybory są o bezpieczeństwie, Polski i o tym, w jakim kierunku Unia Europejska będzie się rozwijać. Dlatego też do Parlamentu Europejskiego idą najlepsi. Idzie Bogdan Zdrojewski, idzie Borys Budka, idzie Marcin Kierwiński. To są ludzie, którzy przede wszystkim są kompetentni, którzy wiedzą, w jaki sposób będą skutecznie zabiegać o interesy naszego kraju, w odróżnieniu od tego, bo no tak, to trzeba powiedzieć. Panie pośle, ale przed chwilą słyszeliśmy, że ci najlepsi ludzie są potrzebni w rządzie, a teraz tak. Słyszymy, że oni są potrzebni w Europie. Są mi potrzebni w Europie, bo to jest też kluczowe, ale też są potrzebni w rządzie. Ale na szczęście Koalicja Obywatelska ma długą ławkę. Mamy bardzo dobrych, kolejnych kompetentnych polityków, którzy na pewno świetnie będą wywiązywać się w kolejnych nowych rolach, jeżeli chodzi czy o kwestie MSWiA, czy też Ministerstwa Aktywów Państwowych. Dobrze, i tu się mówi, że Tomasz Siemoniak zastąpi pana Kierwińskiego. A kto zastąpi pana Sienkiewicza?
Oczywiście, że jeszcze rozmowy trwają. Pan premier jasno powiedział, że pewnie w okolicach weekendu majowego takie decyzje zostaną podjęte. Ale to, co powiedziałem, my wysyłamy profesjonalistów, a PiS wysyła do Parlamentu Europejskiego przestępców. Czyli pana, no tak, no to są fakty. Pan Wąsik i Kamiński zostali skazani, są przestępcami. Taka jest różnica. My chcemy profesjonalistów, PiS wysyła do Parlamentu Europejskiego przestępców. Profesjonaliści kontra przestępcy, panie pośle? Myślę, że przede wszystkim lenie, ponieważ obiecywali pracę dla Polski. Tutaj słyszeliśmy te wypowiedzi, ledwo 3 miesiące. W Parlamencie Europejskim przede wszystkim pracuje się dla Polski. Jestem posłem debiutantem i rozmawiam z moimi starszymi kolegami, którzy mi powiedzieli, że jeszcze nigdy nie było tak ubogiej w ustawodawstwo kadencji. I ja już teraz wiem dlaczego. Ponieważ ci ludzie, którzy są teraz na jedynkach Platformy Obywatelskiej do Europarlamentu, po prostu trzymali kciuki, walczyli o te miejsca biorące do Parlamentu Europejskiego i trwa aktualnie paraliż decyzyjny w polskim rządzie. Nie są rozwiązywane żadne problemy, nie podejmujemy żadnych poważnych tematów, nie są wdrażane żadne istotne ustawy, które chociażby obiecywaliście w kampanii wyborczej. Teraz pan poseł Konieczny jednak polegający na tym, że ci ludzie, którzy przed chwilą obiecywali, że będą pracować dla Polski, nie robili tego, bo szykowali się na swoje miejsce. Panowie, to na chwilę ten spór zawieszam, bo Rozbudka będzie jedynką, tak, lokomotywą waszej listy ze Śląska. Ja rozumiem, że godne współzawodnictwo się będzie szykować, tak, panie pośle? Czy obok, może tak, sąsiedztwo, bo pan ma być jedynką Nowej Lewicy ze Śląska do Parlamentu Europejskiego. Formalnie te decyzje po stronie Nowej Lewicy zapadną jutro. To będzie Komitet Koalicyjny Nowej Lewicy, Partii Razem, Polskiej Partii Socjalistycznej i Unii Pracy. I w ramach tych rozmów koalicyjnych, jak podzielić odpowiedzialność za te wybory i też okręgi, ta jedynka w Katowicach przypadnie zapewne mi, poczekam jeszcze na formalne potwierdzenie tego. Mhm. Ale jest pan, mówi pan tak, jakby to już w zasadzie było postanowione. Tak, takie mamy uzgodnienia, po prostu też nie chciałbym ubiegać formalnych decyzji, bo szczególnie nie swojej partii, tak, bo to jest dobra. Ale panie pośle, tam się trup ściele gęsto lewicowy na Śląsku, w związku z tym, że nie macie nie wiadomo jakich sondaży, z całym szacunkiem, bo tam było 6 bodajże 32 w ostatnich wyborach samorządowych. W związku z tym, w tym sensie mówię, że się trup ściele gęsto, ponieważ jeśli będzie ten mandat pana, to pewnie nie będzie innych już biorących mandatów lewicy, jeśli przekroczycie 5-procentowy próg. Nie będzie innych mandatów ze Śląska. Jeżeli mówimy o wyborach europarlamentarnych... Tak, o tych mówimy tak, teraz. To tutaj te okręgi są tej wielkości, że faktycznie, czy będziemy mieli 8, czy nawet 12%, to z tych okręgów, nawet większych, będzie jeden mandat. Pan rozmawiał z Łukaszem Kochutem, który był jedynką Wiosny w 19 roku i zdobył mandat właśnie z listy Wiosny? Tak, wielokrotnie. Ostatni raz rozmawialiśmy wczoraj w Sejmie. Więc... I rozmawialiśmy o tym, że ta sytuacja jest trudna i była napięta od początku, dlatego że wiemy, że ta jedynka będzie jedna. Faktycznie na Śląsku było dwóch europarlamentarzystów Nowej Lewicy, Łukasz Kochut i Marek Balt. I też my nie zakładaliśmy koniecznie tego, że to ja i ze Śląska muszę kandydować jako przedstawiciel Razem, chociaż tym się zajmuję Razem, sprawami zagranicznymi, europejskimi. Ale nasze założenie było takie, że w tej koalicyjnej układance musi także znaleźć się dla nas miejsce i zaoferowano nam Śląsk. No tak, ale tym samym Lewica traci eurodeputowanego de facto, bo Łukasz Kochut, tak? Czy mamy już połączenie z panem Łukaszem Kochutem? Jest. Dobry wieczór, panie europośle. Dzień dobry, witam serdecznie. Dobry wieczór. Rozburka zresztą. Pan ma być, tak, trójką Koalicji Obywatelskiej ze Śląska właśnie. Tak, ja zdecydowałem się, że będę kandydował w tych wyborach z miejsca numer 3 z list Koalicji Obywatelskiej. To jest dla mnie duże wyróżnienie po tej ciężkiej pracy przez 5 lat w Parlamencie Europejskim i cieszę się bardzo, że mogę wzmocnić tą listę. No tak, wzmacnia pan listę, ale osłabia pan lewicę? Jak mają to rozumieć wyborcy? Dlatego, że pan startował w różnych wyborach po kolei z list lewicowych, czy z ruchu Palikota, z twojego ruchu, tak? I jest pan teraz na listach Koalicji Obywatelskiej. Co sobie mają myśleć wyborcy lewicy w tym momencie? Ale ja nie jestem przedstawicielem skrajnej lewicy. Dla mnie partia Razem to jest partia, która jest ze skrajnej lewicy. Zresztą po spotkaniu w Katowicach, kiedy my jako struktury Nowej Lewicy, te wojewódzkie, spotkaliśmy się z przedstawicielami partii Razem, padła taka deklaracja, że partia Razem po wyborach europejskich
dołączy w Parlamencie Europejskim do takiej skrajnej frakcji The Left. To jest frakcja, w której są politycy skrajnej lewicy z całej Europy. To są politycy, którzy są antynatowscy, którzy często mają prorosyjską narrację. Ja w takiej lewicy nie chcę być. Naprawdę, to jest taka frakcja. Ja jestem z centro lewicy, jestem socjaldemokratą i uznałem po prostu, że lepiej dla mnie, dla moich wyborców, których jest sporo na Śląsku i którzy są też śląskimi regionalistami, będzie, jak znajdę się na liście Koalicji Obywatelskiej, bo tam jest na pewno mi wygodniej i zdecydowanie będzie mi łatwiej przekonać moich śląskich wyborców do zagłosowania. Ale to sekundę, to w takim razie muszę natychmiast Macieja Koniecznego zapytać, czy pan, jak się dostanie i zdobędzie mandat europosła, pan będzie przeciwko NATO? Będzie pan te skrajne nurty, o których mówi pan Kohut, reprezentował? Nasze stanowisko jako partii Razem jest jednoznaczne, było jednoznaczne od początku wojny. Nawet zerwaliśmy stosunki z naszymi partnerami zachodnimi, którzy zachowali się niegodnie w momencie wybuchu wojny. I mogę obiecać z tej strony, bo nie padła taka deklaracja. Ale przystąpicie do tamtej frakcji? Taka deklaracja nie padła i mówiliśmy od początku, że będziemy dążyć do tego, żeby ta lewica także na lewo od socjaldemokracji zorganizowała się w sposób, który nie będzie podważał europejskiej solidarności. W jakiej pan będzie frakcji, jeśli pan będzie... Podejmiemy po wyborach, szczególnie, że te frakcje mogą wyglądać inaczej. I mogę zagwarantować, że w tej formule, w jakiej obecnie funkcjonuje The Left, faktycznie z przyczyn geopolitycznych to jest nie do zaakceptowania, ale na przykład blisko nam jest do nordyckiej zielonej lewicy, która jednoznacznie od początku stała po stronie Ukrainy. Państwo muszą pamiętać, że frakcje europejskie wyglądają inaczej. Jak są państwo do polskiego krajobrazu przyzwyczajeni, to tam się to trochę rysuje w innych barwach. Panie pośle, czyli jest deklaracja uspokajająca, ale ja zmierzam do tego, mówię do Łukasza Kohuta teraz, że no jednak nastąpiła pan po prostu, no, jeśli mogę tak powiedzieć, uciekł z listy lewicy, żeby ocalić szansę na mandat europosła i znalazł pan też szansę w Koalicji Obywatelskiej, po prostu. Nie nazwałbym tego ucieczką, bo ta decyzja zapada dopiero jutro na zarządzie krajowym, tak jak pan poseł Konieczny powiedział. A to przepraszam, pan jeszcze nie rozmawiał z przewodniczącym Czarzastym? Ja na ten temat... Ani z panem Biedroniem? Do czasu, tak jak poseł Balt, ale w pewnym momencie po prostu podjąłem decyzję, że lepiej dla mnie i dla moich wyborców będzie, jak będę na listach Koalicji Obywatelskiej, bo to środowisko jest mi po prostu bliższe ideowo i z tych list będę kandydował w tych wyborach do Parlamentu Europejskiego. Panie pośle, a od kiedy pan wie, będąc wcześniej w formacji pana Palikota, że środowisko Koalicji Obywatelskiej jest panu bliższe ideowo niż obecna nowa lewica? Ale jestem gotów to nawet potwierdzić dla pana Europy. Od kiedy? Od zawsze te spory na lewicy były. Lewica jest zróżnicowana. Partia Razem po prostu nie jest moim naturalnym środowiskiem naturalnym i wielokrotnie na ten temat mieliśmy wewnętrzne spory. Zresztą ta sytuacja, która jest obecnie w klubie lewicy, jest bardzo ciężka, dlatego że część klubu, jak pani wie, jest w rządzie, a druga część, Partia Razem, jest w opozycji. I dochodzi do naprawdę czasami do kuriozalnych sytuacji i stąd moim zdaniem jest ten zjazd lewicy w sondażach. Ja kibicuję tej demokratycznej lewicy, która jest w rządzie, nie kibicuję Partii Razem. Panie pośle, poproszę, żeby pan z nami został, bo to ja mam wrażenie, że ja się nawet nie spodziewałam, że się zarysuje aż tak... Trudne sprawy. Trochę trudne sprawy, a trochę nowe krajobrazy polityczne i widzę taki, przepraszam, wielce zadowolony nawet uśmiech pana posła Rutnickiego, bo oto mam takie poczucie, panie pośle, że taki, wie pan, niektórzy mówią, że plan rozbijania lewicy realizowany przez Platformę Obywatelską się odbywa od jakiegoś czasu. I czy pan nie sądzi, że jesteśmy świadkami właśnie tego? Nikt nikogo nie chce rozbijać. Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska po prostu ma swój dobry plan i widać, że też politycy ze środowiska lewicowego chcą uczestniczyć i być na listach Koalicji Obywatelskiej. Ja cenię bardzo pana eurodeputowanego, który naprawdę dużo robi, jeżeli chodzi o kwestie Śląska w europarlamencie. Ubolewam, że są takie wewnętrzne spory na lewicy, ale też jesteśmy w koalicji z lewicą. Przecież wcale pan nie ubolewa, bo wcale wam nie zależy na tym, żeby lewica jakoś rosła, bo jakby wam zależało, pewnie
pewnie na lepszym wyniku Lewicy, to może byście poszli razem do wyborów samorządowych i teraz także, no nie chcieliście tworzyć. Donald Tusk wysłał czarną polewkę. Nam pani redaktor zależy na tym, aby wyborcy zaufali Koalicji Obywatelskiej i to się dzieje. Jesteśmy liderem sondażów. Jeżeli chodzi o wybory samorządowe, to był bardzo dobry wynik, a druga tura pokazała jednoznacznie w większości miast prezydenckich, czy też w mniejszych miejscowościach Koalicja Obywatelska wygrywa te wybory. Sam jestem posłem z powiatu szamotulskiego i też dziękuję wszystkim za nasze poparcie. Po prostu mamy dobry program, ludzie to doceniają. Nie kłócimy się wewnętrznie w odróżnieniu od innych środowisk i dlatego po prostu robimy swoje i będziemy robić dalej swoje, jeżeli chodzi o wybory europejskie. Ale o Lewicy jeszcze będzie. Nie miałem okazji odpowiedzieć, a mam wrażenie... Pan Cieciura, myślę, że bardzo by też chciał. Jeżeli europoseł Kochut takie mocne tezy postawił, to chociaż chwilkę myślę, że fajnie jakby miał okazję odpowiedzieć. Ja nie mam poczucia, żebyśmy byli bardzo skrajni, jeżeli mamy na stole chociażby projekt kredytu 0%. Ale ja będę chciała jeszcze tylko, że mam poczucie, że my rozmawiamy o tych wszystkich rzeczach w oderwaniu od tego, o co w polityce chodzi, czyli o konkretne rozwiązania. Ja rozumiem, tylko jeżeli jest tak, że ludzie wybierają konkretnych ludzi właśnie i potem słyszą na przykład, że ci ludzie po 5 miesiącach szukają nowej roboty, panie pośle, mówiąc, że ta jest bardzo ważna, ale tamta jest jeszcze ważniejsza. Bo trzeba ratować Europę przed niebezpieczeństwem, co do którego nie mamy wątpliwości, że jest. Dlatego musimy wysłać tam najlepsze osoby. Myślę, że część widzów się dzisiaj w takim razie zastanawia, na ile są traktowani poważnie, chodząc do wyborów tutaj krajowych, w październiku i później w wyborach samorządowych. Ale panie redaktor, no też była taka sytuacja, że rzeczywiście te wybory są często i bardzo szybko. Mieliśmy wybory parlamentarne, mieliśmy wybory samorządowe, za kilka tygodni mamy wybory europejskie. My jako Koalicja Obywatelska po prostu stawiamy na najlepsze. Stawiamy na te osoby, które wiemy, że skutecznie będą zabiegać o interesy Polski na arenie międzynarodowej. Ja sobie zdaję sprawę, że dla wielu osób może to być jakiś dyskomfort, ale nie robimy tego dlatego, że ktoś chce bardzo tam iść, tylko dlatego, że po prostu jest dobry i świetnie będzie realizował tam zadania w Parlamencie Europejskim, bo też potrzebujemy tam doświadczonych polityków. Ja rozumiem, tylko mówią państwo trochę tak, jakby bez panów ministrów Sienkiewicza czy Budki Europa zginęła, jeśli ich po prostu nie będzie w Parlamencie Europejskim. Nie, nie mówimy w ten sposób. Chodzi o to, żeby najlepsi mogli być w parlamencie, ale też dobrze, żeby mieli doświadczenie rządowe. To ja patrzę na najlepszych z listy Prawa i Sprawiedliwości, żeby było porówno. Województwo podkarpackie, 1K, Daniel Obajtek. Panie pośle. No Daniel Obajtek jest osobą, która myślę, że nie jest dla nikogo zaskoczeniem, że ma wysokie miejsce do A jestem bardzo zaskoczony, panie pośle. Jest to człowiek, który stworzył multienergetyczny koncern, jeden z większych w Europie. Ja uważam, że akurat Obajtek zrobi tam świetny wynik i zaskakująco dobry. I będzie pan zaskoczony właśnie, jaki ten wynik jest dobry. No biorąc pod uwagę 12 milionów, które zarobił przez ostatnie lata, to będzie miał z czego finansować kampanię. I pan uważa, że będzie bardzo dobrym europosłem, bo on zaczyna mówić, że dobrze, że nie jest już prezesem Orlenu, bo to było 6 lat spędzonych w piekle. Nie wiem, czy pan tę wypowiedź... Bardzo delikatnie, panie redaktor, mówi, było chyba gorzej. Ja cytuję tę wypowiedź, że to było 6 lat w piekle, panie pośle. Skoro już pan poseł ciągle się wcina i się tak wystawia, to ja drobną złośliwostkę od razu wrzucę w pana podwórko, bo pani redaktor pytała o najlepszych, którzy startują z waszych list, bo pan tak twierdzi, że to są najlepsi, ale prawda jest taka i oni sami to mówią, że są tylko ci, którzy nie potrafią odmówić Tuskowi. I tylko tak jest dobór waszych liderów na listach Platformy Obywatelskiej. Panu premierowi Tuskowi, dokładnie. Panu premierowi się nie odmawia. To są ludzie, którzy nie potrafią odmawiać swoim politycznym przełożonym. Takim zręcznym ślizgiem, slalomem, cytat, który ja panu zaproponowałam do skomentowania, czyli dziękuję Bogu, że już nie jestem prezesem Orlenu, wytrzymałem w tym piekle 6 lat. Jest to trudna praca, która była obarczona nieustannym atakiem. Chciałoby się rzec. Nieustannym atakiem. No ja pamiętam dokładnie, kiedy Daniel Obajtek, czy w zasadzie Daniel Obajtek był atakowany nieustannie za to, co robi, za to, że stabilizował sytuację na rynkach paliw tutaj w Polsce. Ja przypomnę waszą obietnicę wyborczą, że paliwo miało być za 5,19. Jest w tym momencie już w okolicach 7 zł. Także akurat Daniel Obajtek ma duże zasługi za to, że paliwo w Polsce było jednym z najtańszych paliw w Europie i ma na pewno dużo, dużo większe możliwości i kompetencje do tego, aby dalej działać. Chce być europosłem, czy prezesowi się nie odmawia? Jak to jest u was, panie pośle? Myślę, że on chciał być europosłem i zabiegał. Czy nie powie za 5 lat, że spędził w piekle?
No nie, no myślę, że żaden polityk, który trafi do Parlamentu Europejskiego, nie powie, że trafił. Chciałam zapytać pana Łukasza Kochuta teraz. Panie pośle, czy pan by powtórzył taką swoją deklarację, którą wypominają dzisiaj także widzowie tego programu, kiedy pan napisał na Twitterze, bo pan jest jednym z bardziej rozpoznawanych Ślązaków i walczy pan o język śląski i pan napisał, mam obywatelstwo polskie, nie jestem Polakiem. Jestem dumnym obywatelem Polski i walczymy na Śląsku o trzy sprawy. O uznanie języka śląskiego za język regionalny, o uznanie Ślązaków za mniejszość etniczną i o to, żeby ta śląska historia, która jest inna od polskiej, trafiła w końcu do podręczników historii. Jak pan wytłumaczy ten wpis, panie pośle, bo to jest bardzo ważne. Ten wpis krąży w mediach społecznościowych i bardzo wiele osób, zresztą pan też dostawał wyzwiska potem, ja obserwuję komentarze pod tym wpisem. Jakby pan to wytłumaczył ludziom, którzy czują się bardzo urażeni tym, co pan zadeklarował? No, w przestrzeni publicznej krąży taki fake news, dlatego że połowa tylko tego tweeta została wycięta i krąży. Ja napisałem w tym twecie, że jestem właśnie dumnym obywatelem polskim i zrobię wszystko tutaj w przestrzeni Parlamentu Europejskiego, żeby Polska była krajem praworządnym, więc tylko wykorzystano dwie te pierwsze linijki i to krąży oczywiście w internecie. Tak jak powiedziałem, obywatelstwo to nie narodowość. Jest bardzo wielu ludzi. W spisie powszechnym 500 tysięcy osób zadeklarowało śląską tożsamość i są dumnymi obywatelami Polski, ale czują się Ślązakami i mam nadzieję, że prędzej czy później dojdziemy do tego, że państwo polskie uzna nasze prawa, bo chcemy po prostu być uznani za mniejszość etniczną i chcemy, żeby nasz śląski język był uznany za język regionalny. Tylko tyle. Obywatelstwo to nie narodowość. Nie jest pan narodowości polskiej? Jestem tożsamości śląskiej. To jest bardzo skomplikowane na Górnym Śląsku, pani redaktor. Jest bardzo wiele osób, którzy mają podwójną tożsamość, którzy czują się i Polakami, i Ślązakami. Są ludzie, którzy mają tylko śląską tożsamość. Są ludzie, którzy mają i śląską, i czeską, i tak dalej, i tak dalej. Jakie jest pan narodowości, panie pośle? O to pytam w takim razie. Jestem obywatelem Polski, który w spisie powszechnym wpisał tożsamość śląską. Jestem obywatelem Polski, który wpisał tożsamość śląską. Ale czy tożsamość to jest w tym rozumieniu narodowość? Będę uparta, bo chcę też bardzo precyzyjnie pana zrozumieć. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej kilka miesięcy temu w swoim orzeczeniu powiedział, że można deklarować w swoich spisach powszechnych w przestrzeni publicznej narodowość śląską. Ja nie widzę w tym niczego złego, pani redaktor. Jest 500 tysięcy osób na Śląsku, którzy tak właśnie uważają. Ja nie mówię, że to jest coś złego, tylko chcę doprecyzować, bo to jest coś, co myślę powinno być wyjaśnione. To jest kwestia definicji, pani redaktor, bo to możemy oczywiście pod kątem na przykład spoglądania na to z perspektywy konstytucji, to tak, wszyscy Ślązacy są Polakami, wszyscy. Natomiast jeśli chodzi o takie ostre definicje tożsamości, mniejszości etnicznej czy narodowości, no to wtedy jest trochę inna sytuacja i to też zresztą prawo międzynarodowe określa. I dokładnie taki był ten wyrok ostatnio w Trybunału w Strasburgu, który mówił, że Ślązacy mają także prawo do zrzeszania się jako osoby o narodowości śląskiej. To tylko dopytam. Niczego złego, nie ma w tym żadnego separatyzmu. To tylko dopytam pana Koniecznego, który startuje ze Śląska, czy będzie startował, co pan wpisał w spisie powszechnym? W spisie powszechnym wpisałem narodowość polską, natomiast czuję się również Ślązakiem i ja chciałbym tutaj poprzeć europosła Kochuta, że ta walka o uznanie języka śląskiego, ale także Ślązaków jako mniejszość etniczną jest po to, żeby osoby, które identyfikują się jako Ślązacy, mogli równo nienoprawnie także uczestniczyć w debacie publicznej, w życiu politycznym. Więc ja tutaj, jeżeli chodzi o te kwestie, to myślę, że nie ma między nami żadnych różnic i też cieszę się na współpracę mam nadzieję, z europosłem Kochutem w tych kwestiach śląskich w Brukseli. Panowie, to robimy przerwę. No dobrze, to musimy już takie dobrać mocne tempo w tej części rozmowy. Łukasz Kochut, jeszcze chciałabym pana dopytać w takim razie. A pan nie ma takiego poczucia, że bierze pan udział w rozbiorze lewicy trochę? Bo wygląda na to, że lewica straci dwóch eurodeputowanych. Pana i Marka Balda, obaj ze Śląska. Nie mam takiego poczucia, ale jeszcze korzystając z okazji i wracając do tematu, chciałbym panią zaprosić serdecznie 18 maja na katowicki Nikiszowiec, gdzie wystawimy spektakl kolejny raz Mianują Miechanka Teatru Kores, gdzie będzie pani mogła zrozumieć i dowiedzieć się o śląskiej tożsamości, o tym, jak wygląda rzeczywiście historia Górnego Śląska i język śląski w praktyce. Bo tak mam takie poczucie, że po tych 5 latach wiele się już udało zrobić w tej sprawie i przekonać
wiele osób w Warszawie i nie tylko do tego, czym jest Śląsk, jak wygląda śląska kultura, ale jeszcze ciągle mam wrażenie, że jest pewien deficyt wiedzy na ten temat. Panie pośle, ja myślę, że to jest w ogóle taka oferta może do... W ogóle też do naszych widzów, czy do wszystkich zainteresowanych tematem, bo to jest temat, który budzi emocje, a być może wszystkim nam potrzeba w ogóle więcej wiedzy też. Ale panie pośle... Dlatego przez te pięć lat promowałem książkę Zbyszka Rokity-Kajś, która właśnie o tym jest i dlatego wystawiałem ten spektakl tak w Parlamencie Europejskim w Brukseli, jak i w polskim Sejmie. Panie pośle, chciałabym, żeby pan tak szczerze od serca powiedział w takim razie, jaka będzie pana zdaniem po tych wyborach do Europarlamentu pozycja lewicy, z której pan no de facto w tej chwili już robi susa do Koalicji Obywatelskiej? Ja wszystkim moim kolegom z tej demokratycznej części lewicy życzę tego, żeby przekroczyli próg i żeby znaleźli się w Parlamencie Europejskim. Natomiast tej części lewicy, która moim zdaniem jest populistyczna, która jest potencjalnie koalicjantem PiS-u w przyszłości, czyli partii Razem, no nie życzę tego, dlatego że uważam ich za skrajnie szkodliwych, zwłaszcza w tym momencie, kiedy rzeczywiście musimy odbudować instytucje publiczne po tych 8 latach łamania praworządności w Polsce. I teraz takie zachowanie partii Razem, która chciałaby jednocześnie być trochę w rządzie, a z drugiej strony krytykuje kolegów z klubu parlamentarnego Lewicy, no nie jest mi w smak. Stąd ta moja decyzja i mam zamiar udowodnić w tych wyborach przez dobry wynik właśnie wyborczy w województwie śląskim, że miałem rację, bo bardzo wiele osób chce głosować na taką lewicę, która jest rozsądna, a nie koniecznie skrajna, tak jak partia Razem. No dobrze, to jak się pan czuje, panie koalicjancie przyszły Prawa i Sprawiedliwości, bo tu widziałam już, że pan cieciura zatarł ręce i zaciera je nadal. No... Proszę bardzo. Myślę, że jeżeli spojrzysz na to, co partia Razem mówi, chociażby w kwestii... To bardzo często jest zbieżne z tym, co mówi Prawo i Sprawiedliwość od strony socjalnej. Od strony socjalnej, strony infrastruktury, CPK-u, elektrowni jądrowych często tak. A jeżeli chodzi chociażby o kwestie praw człowieka, kwestie równości, kwestie praw kobiet, to nie ma partii, która byłaby odleglejsza od Prawa. No, chcę panu powiedzieć, że obecna koalicja rządząca też się światopoglądowo różni, kiedy na przykład zaczynają rozmawiać o aborcji. W związku z tym może dogadacie się gospodarczo i socjalnie ponad podziałami światopoglądowymi. Mam wrażenie, że rozmawiamy o jakichś zupełnie scenariuszach political fiction, ponieważ europoseł Kochut, mam wrażenie, w dużych emocjach musi coś odreagować, tak? Ale no, naprawdę nie ma tutaj żadnych racjonalnych podstaw, że do... Ale co musi odreagować? No, mam poczucie, że gdzieś te bardzo silne opinie na temat partii Razem no, wyrastają z jakichś emocji, zresztą to widać. To pół zdania pan Kochut. To co pan odreagowuje teraz? Niczego nie odreagowuję. Ja jestem w miejscu, w którym chciałem być. Jestem po 5 dobrych latach, jestem na dobrej liście do Parlamentu Europejskiego. A partię Razem krytykowałem od zawsze, od 2015 roku, jak po raz pierwszy Zjednoczenie Lewicy. Ostatnie zdanie, bo ja rozumiem, że to jest taki bardzo popularny w niektórych kręgach model Lewicy, której nie ma, bo jest w Platformie. I faktycznie europoseł Łukasz Kochut był zwolennikiem tego, żeby ta Lewica nie odróżniała się od Koalicji Obywatelskiej. Wylądował w Koalicji Obywatelskiej i mam wrażenie, że to wszystko teraz jakoś bardziej jest na swoim miejscu. Panie pośle, czy ta lewica, która teraz jest lewicą inną niż partia Razem, będzie w Platformie, a partia Razem przejmie, że tak się wyrażę, masę upadłościową jako lewica, To jest oczywiście pytanie do partii Razem, ale to była znamienna sytuacja, gdy pani mówiła o ewentualnej potencjalnej koalicji między PiS-em a partią Razem, a pan poseł z PiS-u zacierał ręce, czyli chyba niestety coś jest na rzeczy, ale to byłaby bardzo zła informacja. My też trzeba powiedzieć jasno, przecież jeżeli chodzi o polityków Koalicji Obywatelskiej, jest u nas pani poseł Nowacka, pani minister. Przecież mamy też wiele bardzo mocnych osobowości o mocnych lewicowych poglądach. Nasza partia jest szeroka, jest centrowa, ale też ma mocne lewe skrzydło i widzę, i że też... I połknie mnóstwo, też obecną lewicę, która nie jest partią Razem, tak, panie pośle? Wyborców, którzy też mają lewicowe poglądy. Panie pośle, krótko mówię, sekundkę. Jedno zdanie, czy także w wyborach prezydenckich czy zapraszacie kolejnych chętnych w takim razie po panu Łukaszu Kochucie? Nie mi decydować, ale wiele osób także o lewicowych poglądach chce i współpracuje z nami. Widać to ale po wynikach. Ale czy są kolejni chętni? Nie mam takiej wiedzy, panie redaktor. Ma pan
pan na pewno, no jak to? Ja zapraszam gości, którzy mają wiedzę, więc niech się pan podzieli. Jeżeli chodzi o listy do Parlamentu Europejskiego, one są oczywiście nie, zamknięte. Nie, ale ja mówię o przyszłości politycznej. A przyszłość, panie redaktor, pokaże. Zresztą już nieraz pokazywała chociażby wyniki pana prezydenta Rafała Trzaskowskiego. To chociażby Karolina Pawliczak pokazała, że znalazła swoje miejsce. I zrobiła bardzo, dobry wynik w Kaliszu. Jest naszą posłanką. Prężnie w tej chwili działa, jeżeli chodzi o swoje działanie w terenie, w Koalicji Obywatelskiej. Także my jesteśmy otwarci. A propos tych możliwych koalicji, bo to jest ciekawe, bo mnie zainspirowała ta obecność osób w Koalicji Obywatelskiej. Jest masę posłów Prawicy Polskiej z koalicji, którzy przychodzą do PiSu, z PiSu do koalicji. Tam jest ciągły ruch w dwie strony. Ale Lewica się kojarzy jako taka formacja ideowa. Ale tutaj, panie pośle, PiS zaciera ręce na sojusz z partią Razem. Chciałbym zwrócić uwagę, że mamy realne przepływy i bardzo silną taką więź środowiskową między dwoma odmianami prawicy wychodzącymi z AWS-u, tak? Partia Razem jest zupełnie osobna, więc to, że akurat nam się zarzuca jakieś szczególne związki, po prostu nie ma. Dobrze, dlaczego pan tak zacierał ręce, jak usłyszał pan o koalicjantach z partii Razem? Do koalicji z partią Razem. Ja śmieję trochę, szanowni państwo, z tej dyskusji i w ogóle... Ja się sama nie spodziewałam, że się tak ułoży. Ja takie mam wrażenie, że wzięliśmy wszyscy udział w takiej zbiorowej terapii zajęciowej posłów Lewicy. Tak, dziękuję, że mogłam ją poprowadzić, że jeszcze ją prowadzę. Naprawdę z wypiekami na policzkach to oglądaliśmy, te wasze tutaj uzewnętrznienia. Mam nadzieję, że sobie wyjaśnicie to kiedyś, panowie. Natomiast no, ja się śmiałem tak naprawdę z tych kwestii związanych z koalicyjnością, ponieważ akurat jeśli chodzi o koalicję rządzącą, to tam są wyścigi w tym, kto bardziej nie cierpi PiSu i kto bardziej będzie się odcinał od jakichkolwiek możliwości związków z PiSem. Natomiast akurat jeśli chodzi o partię Razem, z którą jesteśmy zupełnie po różnych stronach barykady, to akurat jest to jedyna partia, z którą znaleźliśmy jako Zjednoczona Prawica język wspólny, jeśli chodzi o centralny port komunikacyjny. I to jest bardzo ważne, że tu pokazujemy, że dwa skrzydła polskiej sceny politycznej potrafią znaleźć wspólny punkt rozwojowy, jakim jest CPK. I myślę, że CPK nie może być projektem platformerskim, pisowskim, lewicowym. To jest projekt polski i bardzo się cieszę, że... A politycznie PiSu i partii Razem. To jest w tej chwili pocałunek śmierci, myślę, który w tej chwili się odbywa, jeżeli chodzi o Lewicę. Widzicie, szanowni państwo, nas mijacie sobie. A jak zapytam... Dobrze, panowie, bo mamy jeszcze 5 minut. Jeżeli wyjście poza plemienne podziały w stronę interesu Polski jest pocałunkiem śmierci, to mam wrażenie, że się państwo bardzo pogubili. To pogadajmy o jeszcze jednej sprawie, czyli o kredycie 0%, o mieszkaniach dla młodych ludzi. To gdzie tutaj się utworzą koalicje? Przede wszystkim mamy do czynienia, już skończmy z tymi koalicjami. Mamy określony projekt. Przepraszam bardzo, nie możemy skończyć, bo widzimy, co się dzieje personalnie. To się robi nudne. Mamy projekt polityczny, który może wejść albo nie wejść w życie. Wy nie chcecie, żeby wszedł w życie. Mamy horrendalnie wysokie ceny mieszkań, a rząd planuje dolać benzynę do tego pożaru. No już wiemy, że kredyt 0%, jak wszystkie poprzednie programy dopłat, spowoduje radykalny wzrost cen mieszkań, a alternatywą powinno być budowanie mieszkań na wynajem. I co ciekawe, nam jako partii Razem i Lewicy, konsekwentnie mówiąc o tym, udało się ludzi przekonać. I dzisiaj większość chciałaby, także wyborców Koalicji Obywatelskiej, także wyborców obecnej koalicji rządzącej, programu mieszkaniowego nastawionego na budowę mieszkań, a nie na dolewanie kasy. Dlaczego chcecie dolać benzyny do ognia, panie pośle? Nikt nie chce żadnej benzyny dolewać. Mnóstwo młodych ludzi czeka na te propozycje i ta propozycja oczywiście będzie, ona także będzie uzależniona. Ale ona będzie rzeczywiście kredytem 0%? Będzie ta propozycja kredyt 0% przede wszystkim ukierunkowana do rodzin, które mają co najmniej trójkę dzieci lub też są po prostu w trudnej sytuacji finansowej. Ale oprócz tego, że będziemy te nasze... sytuacji finansowej nie mają Jeżeli będzie oderwanie od rzeczywistości, jest często to, co pan próbuje tutaj mówić. Ludzie czekają na te rozwiązania, ale też drugą nogą pan będzie powie, też... Czy w ostatnim czasie ceny mieszkań wzrosły, czy spadły? Oczywiście, że wzrosły ceny mieszkań. A dlaczego pana zdaniem? Bo przede wszystkim mieliśmy gigantyczną inflację i drożyznę, którą zafundował nam PiS. A nie dlatego, że deweloperzy już się przygotowują, że będzie więcej gotówki na rynku przypadkiem? 18% mieliśmy inflację dzięki działaniom PiS-u. Ale mamy 2%, teraz mamy 2%. Ale pani redaktor pytała, kiedy była największa zwyżka cen mieszkań. Była wtedy, gdzie była gigantyczna inflacja, bo wiele osób uciekało z gotówką. Lewicowe serce, albo sekundę, panie pośle, co pan, właśnie nie wiem, czy lewicowe, co pana serce polityczne mówi o kredytach 0% i o mieszkaniach dla młodych ludzi?
moje śląskie serce mówi, że pan minister Hetman ma rację, bo ludzie powinni mieć wybór. Jeżeli ktoś chce nabyć mieszkanie na własność, niech ma taką możliwość. Ale jeśli chce skorzystać ktoś z mieszkalnictwa społecznego, absolutnie niech to zrobi. Państwo niech prowadzi politykę wielotorowo, żeby sprawiać, żeby te mieszkania były po prostu bardziej dostępne. Dajmy ludziom możliwość wyboru, nie zmuszajmy ich do wyborów. Pan minister Hetman, który był w Parlamencie Europejskim, potem został ministrem i teraz znowu będzie liderem bodajże listy wielkopolskiej PSL-u trzeciej drogi do Parlamentu Europejskiego. I to jest piękne, pani redaktor, to jest naprawdę przepiękne. Ekipa, która doszła do władzy, obiecywała w poprzedniej kampanii... Ale niech się pan pochwali, jak budowaliście mieszkania też. Robili dokładnie to samo, kiedy 2%. Ja pochodzę z województwa łuskiego. Nie ma żadnych mieszkań. Panowie, nie zakrzykujcie kolegi, dokończymy. Panowie, nie zakrzykujcie kolegi. Słyszeliśmy tutaj te dramaty na lewicy, słyszeliśmy, jak pan tutaj bronił kolegów. Natomiast w województwie łódzkim, Bełchatowie, w Radomsku, w Skierniewicach, w Sierazu, w wielu innych miejscowościach powstają obecnie mieszkania z SIM-ów, które są najtańsze na rynku i to jest coś, co rzeczywiście powstaje, coś, co jest naszym dorobkiem. Natomiast, no właśnie, Hetman obiecał kredyt 0%, ale nie zdąży niczego zrobić, bo właśnie... Ale może będzie kolejny minister, który będzie kontynuował pracę. To też będzie minister, który obieca nam wszystko, który powie, że o tym, że będą złote góry, natomiast dobrze wiemy, że nie wypełni swoich zobowiązań. Ja tylko chciałam powiedzieć, pan wiceminister Kukucki został właśnie prezydentem Włocławka, a też został, jest politykiem lewicowym, a został też nim dlatego, tak? Jeśli się nie mylę, chodzi o program ludzi budowy brakuje, mieszkań ludzi na wynajem. On jako wiceprezydent Włocławka zadbał o to, żeby tam realnie budowano bardzo dużo tych mieszkań, czy nie bardzo dużo, ale dużo więcej niż w innych miastach. I dzięki temu został doceniony i został wybrany na prezydenta. To pokazuje, czego ludzie chcą. Odpowiadając a propos tego, co mówił europoseł Kochut, 70% mieszkań w tym momencie jest kupowanych nie przez ludzi, którzy chcą w nich zamieszkać, ale jako inwestycje. Co pokazuje, że mieszkanie przestaje służyć do mieszkania, służy do robienia kasy dla ludzi, którzy już tą kasę mam mają. Mam do was jedną wielką prośbę. Dolewa umówmy się w tym samym składzie na kolejny program, bo uważam, że to było bardzo ciekawe. Może już nie o jeśli mogę. Nie, ale o sprawach. Ale o sprawach. Jesteśmy do dyspozycji. Panie pośle, jest pan do dyspozycji? Jestem do dyspozycji, najchętniej w Warszawie. Tak. Też tutaj było dużo, panie redaktor, tylko dosłownie słowo, bo dużo było Śląska. Ja się czuję dumnym Wielkopolaninem oczywiście, więc też naszą kochaną Wielkopolskę chciałem przy okazji pozdrowić, bo dużo było Śląsku. Maciej Konieczny, a ja zapraszam do Radomska. Dziękuję bardzo. Dla Radomska warto zawsze. A ja z Warszawy, z prawej strony Wisły i tu wychowana. Ma zawsze. Jak najbardziej. Dziękuję państwu, skądkolwiek państwo są i gdziekolwiek nas państwo oglądali. To była debata dnia, jutro się widzimy wieczorem, a za chwilę raport dnia. Bardzo dziękuję.